Naszą rodzinną nocną tradycją stało się to, że mama opowiada Noemi bajki na dobranoc, tak? I są to różnego rodzaju bajki. Mama ma ten dar, że potrafi bajkę wymyślić i opowiedzieć. Natomiast tata bierze książkę, bajki, braci Grimm często i czyta. I Noemi szybciej zasypia, bo się szybciej nudzi. Natomiast był kiedyś taki przypadek, że opowiadałem bajkę o żelaznym Janie, nie wiedząc, że występują tam czasem może nie drastyczne wątki, ale wątki, które nie powinny dotyczyć dzieci. Szybko trzeba było zmodyfikować bajkę i inaczej ją opowiedzieć. Natomiast Noemi lubi bajki o księżniczkach, o rycerzach, no i przede wszystkim o smokach, co nie? Takie bajki bardziej średniowieczne, gdzie jakiś rycerz ratuje księżniczkę. No i taki rycerz ma na sobie przede wszystkim zbroję, tak? Hełm, przyłbicę, ma miecz, ma konia i jedzie zazwyczaj do zamku ratować księżniczkę, tak? Tak. W naszym tekście apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale też napisał coś o chrześcijańskiej zbroi. Posłuchasz? W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego wejście całą zbroją Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim wejście tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wejście też przyłbice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Drodzy, mamy nasz oręż. Jakby to ładnie powiedzieć, nasz oręż jest w naszym Bogu. Bo warownym grodem jest nasz Bóg Jakuba, jak głosi Psalm 46, czy też, jak to mówi pieśń, hymn naszego Kościoła, warownym grodem. Czyż tak nie jest, że jako chrześcijanie powinniśmy się uzbroić w sprawiedliwość, w prawdę, zwiastowanie Ewangelii, w wiarę, a przede wszystkim nieść z sobą Boże Słowo. Ale nie zapominając o tym, że jeszcze jedną częścią naszej zbroi i naszym orężem powinna być modlitwa do Wszechmogącego Boga, który właśnie jest w stanie nas wyratować z takiej opresji, bo jest takim wielkim rycerzem i warownym grodem. Ten nasz Bóg niech nas, drodzy, prowadzi, niech nas przede wszystkim prowadzi w Słowie Bożym, Ewangelii, byśmy to my mogli składać dobre świadectwo o Chrystusie naszym Panu. Zostańcie z Bogiem.